Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Zespół Wspierania Radia Maryja wystosował list otwarty do prezydenta Warszawy. Protestuje w nim przeciwko upowszechnianiu kłamstw i manipulacji na temat dyrektora toruńskiej rozgłośni. To spotkanie wyborcze Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Wziął w nim udział wiceszef tej partii i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jesteśmy w stanie w tej kampanii wyborczej nikogo nie obrażać, nikogo nie szczuć i odnosić się do prawdziwych problemów. Kilka chwil później po takiej deklaracji prezydent Warszawy zaatakował kościół i dyrektora i założyciela Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka. Państwo nie powinno wspierać biznesu kościelnego. Po prostu nie powinno wspierać takich ludzi jak Tadeusz Rydzyk. Przeciwko wykorzystywaniu fake newsów, czyli kłamliwych informacji przez Rafała Trzaskowskiego protestuje zespół wspierania Radia Maryja. Kłamstwem jest bowiem, że ojciec Tadeusz Rydzyk otrzymywał jakiekolwiek środki od państwa. Wszystkie dzieła, które powstały przy Radiu Maryja, nie są prywatną własnością redemptorysty. W liście otwartym zespół wspierania Radia Maryja wskazuje, że wszystkie te dzieła działają zgodnie z prawem. Mają też konstytucyjne i ustawowe prawo do rozwijania swej działalności oraz pozyskiwania funduszy na te działalności, nie mogą być one również w tym zakresie dyskryminowane. Politycy bardzo często sięgają jednak po kłamliwą narrację, że i tu cytat, inicjatywy Rydzyka są finansowane z pieniędzy podatnika. Mamy do czynienia ze stałym szkalowaniem ojca Tadeusza Rydzyka i powtarzaniem kłamstw o stworzeniu przez niego finansowego imperium. Autorzy listu wskazują, że podatnikami w Polsce są również miliony ludzi wierzących, dla których ważne jest kultywowanie przez instytucje edukacyjne polskich tradycji kulturowych i patriotycznych, a takimi instytucjami są również te, które powstały z inicjatywy dyrektora Radia Maryja. Okazuje się, że to właśnie w pana środowisku, które chce niszczyć te inicjatywy, przedstawiane są publicznie deklaracje opiłowywania katolików z ich przywilejów, w których przysługujące obywatelom prawo określane jest jako niezależny przywilej, panie prezydencie Warszawy. Pan, podejmując przedstawiony tu temat w swej wypowiedzi publicznej, powtórzył fake news wyprodukowany przed kilku laty w celu narażenia ojca doktora Tadeusza Rydzyka na utratę zaufania, w tym zaufania potrzebnego z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności. Widać więc wyraźnie, że powtarzając fake news, nie wykazał się pan dobrym rozpoznaniem tematu. Po prostu nie odrobił pan lekcji. Tym listem i zachętą do lektury dajemy panu i innym włączającym się w ten proceder naruszenia godności kapłana szansę na odrobienie lekcji. Pełna treść listu jest dostępna na portalu internetowym Radia Maryja. Rządzący odsłaniają kulisy manipulacji opozycji w sprawie polityki migracyjnej. Przypominają w tym kontekście m.in. działania Donalda Tuska. Macie państwo Donalda Tuska, który tak, jego ludzie głosują za przymusową relokacją. Sam straszył karami, jeżeli do przymusowej relokacji nie dojdzie. Bojkotowali i ośmieszali budowę muru i polskich funkcjonariuszy, którzy bronili nas przed hybrydowym atakiem migracyjnym. Jego posłowie już dzisiaj zapowiadają, że zostanie zburzony mur. I to jest ta druga strona. Z jednej strony macie państwo Zjednoczoną Prawicę, która konsekwentnie, systematycznie buduje tutaj stabilny, szczelny system, konsekwentnie opowiada się przeciwko relokacji. Z drugiej strony macie państwo ludzi, którzy doprowadzą, którzy głosowali za przymusową relokacją, grozili karami. Możecie państwo zobaczyć wyniki głosowań. I jeżeli ktoś dzisiaj próbuje odwrócić te wektory i powiedzieć, że inaczej jest niż faktycznie jest, to proszę państwa, to jest gigantyczna manipulacja. W związku z powyższym przypominamy, że wraz z wyborami odbędzie się referendum i warto głosować 4 razy nie. Warto zagłosować za tym, żeby Donald Tusk nie urządził tutaj w Polsce kolejnej Lampeduzy. Bo jak państwo wiecie, znamy zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówi wprost, że trzeba będzie tych ludzi z Lampeduzy relokować. Gdzie relokować? Tutaj macie, proszę państwa, wyniki głosowań. Ci ludzie, opozycja mówiła relokować również do Polski. A dzisiaj udaje, że tego nie ma. Nie ma na to, proszę państwa, naszej zgody. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę wyłudzającą pieniądze z urzędów miast i gmin. W wyniku jej działalności sięgają straty ponad 11 milionów złotych.
Nad sprawą pracowali policjanci z Łódzkiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z prokuraturą regionalną. Jak podaje zespół prasowy biura, sprawcy podszywali się pod pracowników banków, posługując się skrzynkami poczty elektronicznej o adresach łudząco podobnych do domen bankowych, oferowali preferencyjne warunki lokat terminowych. Następnie przyjmowali wpłacone przez urzędy pieniądze na przygotowane fikcyjne rachunki. Skradzione pieniądze inwestowali w zakup kryptowalut lub wypłacali w bankomatach. Ustalono, że oszuści podejmowali działania względem 93 urzędów, miast, gmin i starostw powiatowych. Ostrożność dysponujących funduszami oraz ostrzeżenie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości skutkowały przerwaniem negocjacji, co uchroniło kolejne urzędy przed utratą środków. Policjanci w sprawie zatrzymali 17 podejrzanych, w tym 5 urzędników. W prokuraturze usłyszeli zarzuty za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Wobec 13 członków zorganizowanej grupy przestępczej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do chwili obecnej dokonano zabezpieczenia mienia na kwotę przekraczającą 11 milionów złotych. Policjanci zabezpieczyli u podejrzanych pieniądze oraz między innymi sztabki srebra, kolekcję złotych monet i zegarki o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Ponadto zatrzymano kilkadziesiąt komputerów, dysków twardych, telefonów, tabletów, kart SIM, a także obszerną dokumentację bankową. Z ustaleń śledczych wynika, że część środków pochodzących z przestępstw lokowana była w nieruchomości w krajach Europy Zachodniej. Ukraiński rząd zdymisjonował 6 wiceministrów obrony. Wcześniej do dymisji podał się szef resortu Oleksij Reznikow. Póki co nie ujawniono powodów tej decyzji. Wojna na Ukrainie trwa już 573 dni. Na froncie wciąż toczą się zacięte walki. Niezmiennie trudna sytuacja panuje w okolicy Bachmutu, gdzie trwają działania kontrofensywne. W ubiegłym tygodniu ukraińskie siły wyzwoliły 2 km kwadratowe terytorium pod Bachmutem w obwodzie donieckim i ponad 5 km kwadratowych na kierunku południowym. Łącznie od początku ukraińskiej kontrofensywy pod Bachmutem wyzwolono 51 km kwadratowych terytorium, a na południu już ponad 260 km kwadratowych. Poinformowała Hanna Malar. Być może jest to ostatnia informacja przekazana przez nią na temat kontrofensywy, ponieważ ukraiński rząd podjął decyzję o jej dymisji. Wraz z Hanną Malar odwołanych zostało 5 pozostałych wiceministrów obrony. Póki co władze w Kijowie nie przekazały informacji o przyczynach podjętych kroków. Być może decyzja o odwołaniu ministrów ma związek z sytuacją na froncie. Uważam, że nasze ministerstwo obrony potrzebuje nowego podejścia i nowych form interakcji zarówno z wojskiem, jak i ogólnie ze społeczeństwem. Jesień to czas na wzmocnienie. Nieoficjalnie mówi się jednak o braku stanowczych działań w związku z korupcją w resorcie obrony, w tym z wystawianiem fałszywych orzeczeń o niezdolności do pełnienia służby wojskowej. Już w sierpniu z tego powodu prezydent Wołodymyr Zełenski podjął stanowcze kroki i odwołał szefów komisariatów wojskowych we wszystkich regionach Ukrainy. Zdania na temat dymisji Reznikowa są podzielone. Uważam, że jest to rezygnacja w odpowiednim czasie. W mediach pojawiło się wiele doniesień mówiących o tym, że jego ministerstwo było uwikłane w korupcję w obszarze zamówień publicznych. Kiedy rozmawiał w telewizji lub w internecie, nie słyszałem od niego żadnych rozsądnych wyjaśnień. Trudno cokolwiek oceniać, bo nie wiemy wielu rzeczy. Chociaż uważam, że to, co zrobił, było dla dobra Ukrainy. Uważam, że był dobrym ministrem obrony i doskonale wywiązał się ze swoich obowiązków. Oleksij Reznikow pełnił funkcję ministra obrony przez 550 dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zastąpił go Rustem Umierow. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 18:05. Z Panem Bogiem.